Jesteśmy na drodze rozważań rekolekcyjnych, tak jak Pan Jezus jest w drodze i czytamy te poszczególne perykopy ewangeliczne właśnie opisujące tą drogę, czy raczej wydarzenia na tej drodze do Jerozolimy. Wczoraj zbliżał się do Jerycha, dzisiaj wszedł do tego miasta. Oczywiście nie wyglądało ono wtedy tak, jak wygląda teraz, ale też i przechodził przez miasto, ale też wiemy, że w tamtych okolicach nie ma za dużo drzew. A tutaj właśnie Zacheusz, którego dzisiaj poznaliśmy w przybliżeniu, zwierzchnik celników i też bardzo bogaty, człowiek zasobny, namierzył właśnie sykomorę, zaprojektował sobie jakąś taką sytuację, pobiegł naprzód i wspiął się na to drzewo. Po co? Żeby bardziej ujrzeć Jezusa, żeby Go zobaczyć. Na pewno dużo o Nim słyszał, ponieważ tamtędy miał przechodzić. Jak też czytamy tą perykopę ewangeliczną, czy te słowa, to można mieć też dwa skojarzenia. Pierwsze może jest takie, sam raz to są kwestie może osobiste. Była kiedyś taka książka, Jacques Fesch, za 5 minut zobaczę Jezusa. Człowiek, który popełnił wielkie przestępstwo, zabił człowieka, ale też przeżył wielką przemianę w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Znamy jego listy. Nie wiem, czy proces nie jest nawet uruchomiony, Francuz. Znamy jego listy do córeczki właśnie. Więc też jakaś postać trochę bliska dzisiejszej postaci Zacheusza. A więc ktoś, kto właśnie przechodzi z grzechu do wolności, czy też ktoś, kto przechodzi ze smutku do radości. Taka jest prawda. I chce widzieć Jezusa. Tak, a Zacheusz swoimi oczyma właśnie fizycznymi mógł to zrobić. Zobaczył Jezusa. I kiedy też czytamy tą perykopę, to jest drugi może wątek, który dla nas jest bardzo istotny, który wybrzmiewa też w Eucharystii mocno, szczególnie w prefacji, właśnie w tym wezwaniu Sursum Corda, czyli w górę serca, a więc wezwaniu do radości. I właściwie dzisiejsza perykopa ewangeliczna jest taką perykopą bardzo radosną, szczególnie wielu osób może się cieszyć właśnie z tego objawienia, po co przyszedł Syn Człowieczy, a właśnie po to, żeby odszukać i zbawić to, co zginęło. Żeby dotknąć naszego serca, żebyśmy się przemieniali, byli ludźmi, którzy naprawdę chodzą w promieniu, właśnie w świetle Ducha Świętego. I z tego się rodzi radość. Zawsze. To jest pewne. Właśnie, że owocem radości jest przemiana, raczej owocem przemiany jest radość w życiu człowieka. Może niekoniecznie taka radość też naturalna właśnie, ale nadprzyrodzona, bo też w Ewangelii kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że oczywiście jest takie nawet miejsce w Jerozolimie, Dominus Levit, gdzie Pan zapłakał. Gdzie widzimy, że Jezus płacze nad Jerozolimą, ale nie widzimy, żeby się Chrystus jakoś śmiał tak ewidentnie na zewnątrz. Za to jest zapisane, że rozradował się w duchu. No więc ktoś taką też uwagę poczynił właśnie, że Chrystus tutaj, tak Go widzimy w Ewangelii. Radość, wezwanie do radości. Więc my się przede wszystkim musimy właśnie jakoś, można powiedzieć tak, pielęgnować w sobie właśnie radość. Jakoś też skanujemy niejednokrotnie siebie na różne sposoby może, nawet automatycznie. Czy jest smutek, czy jest radość? Czy mam w sobie taką radość w duszy, zadowolenie? Pomimo wszystko. Właśnie czasami widzimy takie osoby, chodzimy do kogoś z komunią świętą, osoba schorowana, starsza, czy też obolała, w trudnej sytuacji, ale nie widzimy, żeby to była osoba pogrążona w jakimś smutku. Że czujemy, że tam jest radość. Tak. Jeden ksiądz ostatnio powiedział mi,
że proszę księdza biskupa, modlę się o to, żeby nie dożył takich czasów, że ludzi nie będzie w kościele. Trochę przestraszony był właśnie za granicą właśnie w Austrii, mówi, że jakby tam 100 euro dawano, to nie wiadomo, czy ktoś by na 15 minut chodził do kościoła, czy nie, się pomodlić. Taką miał trudniejszą refleksję. Więc radujemy się, a szczególnie kapłan, raduje się właśnie z tych spraw Bożych. I to jest właściwa i przysługująca nam radość. Poza tym radość zawsze jest związana i to wezwanie też do radości jest związane na pierwszym miejscu właśnie z wiarą i z nadzieją i miłością. To jest, byśmy powiedzieli, ważniejsze jest obcowanie z Bogiem i to jest ta pierwsza motywacja, niż walka z grzechem. I my w swoim myśleniu, czy w swoim przepowiadaniu musimy to mieć ciągle na oku. Że to jest istotniejsze w tym wszystkim. Musi nas to prowadzić. To nas podnosi właśnie do góry. To nas dobrze motywuje. Tak, cnotą miłości wiąże się zresztą cały szereg cnót moralnych. Właśnie też radość i pokój. Jak wiemy, to są też owoce Ducha Świętego. Jak tutaj księża przygotowują do sakramentu bierzmowania, to tak jest. Właśnie uczymy nie tylko o darach, ale także i o owocach Ducha Świętego. I to musi gościć w naszej duszy. Radość i pokój. Tutaj ten temat wiem, że jest obecnie mocno przerabiany, pokój. Szczególnie, kiedy toczy się wojna. Ale w naszym życiu pokój przede wszystkim wynika z pewnego ładu, że jest wszystko na swoim miejscu, że jest pewien ład w naszym życiu. Tak. I mi się wydaje, że ład w życiu kapłańskim, on się rodzi wtedy, gdy wierzymy, że Pan Bóg ma właśnie dla nas konkretną misję, konkretne zadanie. Wierzymy też, że zostaliśmy postawieni właśnie w konkretnym miejscu. To jest ważna sprawa posłuszeństwa. Widziałem to, tutaj są też zakonnicy, czy osoby, które żyją we wspólnotach zakonnych, tam ten temat jest zawsze taki właśnie mocno przerabiany, że ktoś sobie dobiera przełożony, nawet byłem w takiej sytuacji, że przełożony sobie tam uzgodnił, dobrał współpracownika. Jakoś go widział. A później niecały rok i się wszystko zawaliło i ludzie się mało nie pobili. I trzeba było, musieli zawierać właśnie tego, którego sobie dobrał. A drugi, sam nawet nie tak dawno rozmawiałem właśnie z proboszczem. Mówię, no może ksiądz by sobie tutaj powiedział, kogo by tam widział. On mówi, proszę księdza biskupa, ja nie chcę nic mówić. Kto będzie, to będzie. A był oczywiście, proszę, żeby to dobry był ksiądz i tak dalej. Bo później tylko same problemy. Właśnie dlatego, że człowiek się wtedy nie opiera jakby na swoim zdaniu. Tylko widzi, że w tym wszystkim był zamiar Boży. I nawet jak jest trudno, jak później prosi nawet o coś, o to, czy o tamto, czy o zmianę, to jednak jest świadomy tego, że w tym wszystkim on jest w tym nurcie misji. Że został postawiony na takim, a nie innym miejscu. Tak, i to jest bardzo ważne dla nas w naszym życiu właśnie z tym, tej zachowywaniu, może nie na zewnątrz, ale w takiej cichej radości, którą nosimy w swoim sercu, że to nie pochodzi od nas ta sprawa. Zostaliśmy po prostu skierowani, posłani z konkretną misją w konkretne miejsce. I mamy świadomość, że to wszystko dokonało się właśnie w tej relacji posłuszeństwa i zależności, która też nie jest łatwą w tym świecie, jak wiemy, który preferuje właśnie taką wolność w każdym względzie. Ale właśnie jest czymś bardzo ważnym. Zresztą jak patrzymy na Chrystusa, to dwie rzeczy go wyróżniają. Pierwsza sprawa to to, że jest i wszystko robi ze względu na Ojca, czy relacja posłuszeństwa z Ojcem. A druga sprawa to jest to, że chociaż jest Bogiem, człowiekiem, ale jest człowiekiem, Bogiem, człowiekiem, Chrystusem, który się modli. Daje przykład modlitwy, więc posłuszeństwo i modlitwa to jest dwie rzeczy. I można powiedzieć, że to są też dwie rzeczy, które przynoszą nam cichą radość.
i dają naszemu sercu pokój. Tak, bo pokój też się nie rodzi z tego, że człowiek nic nie robi, nie? Bo czasami ktoś tak myśli, że był święty spokój, to żadnych ruchów. Bo żeby się nawet nie pomylić, niektórzy już nic nie robią. Kiedyś pamiętam, coś nie wyszło, kiedy jeszcze byłem w klasztorze i straty były, i materialne. I poszedłem do przeora i z takim trochę, no wiadomo, że nie jest to prosta sprawa. Pieniądze są też ważne, ale to poszło wszystko nie w tą stronę. I mówię, że no taka sprawa. A on mówi mi, no nie przejmuj się, bo po prostu jak ktoś nic nie robi, to na pewno się też nie pomyli. A jak ktoś coś robi, to i będą straty. I się będą też pomyłki. Więc to jest dla nas tutaj wpisane właśnie w tą drogę zachowania i pielęgnowania w sobie takiej kapłańskiej w ogóle radości i pokoju, która jest czym? Myślę, że przede wszystkim jest takim nośnikiem Ewangelii, w ogóle ewangelizacji. Że radość człowiek, który przeżywa, chociaż na zewnątrz może być tak czy inaczej, nie musi konkretnie wyglądać, śmiać się jak, to mówią, głupi do sera, ale właśnie ma w swoim sercu radość. To jest nośnik ewangelizacji. I teraz jeszcze może po innej linii możemy pójść, skoro wspomnieliśmy sobie w sprawach, że właśnie płci to kobiety i mężczyźni. I tak jak widzimy, zresztą jak słowo, w ogóle teologia mówi moralna, że smutek często pochodzi właśnie za cedi, z takiego, która jest takim właśnie lenistwem duchowym, czy też znużeniem się Bogiem. Ale jest drugi rodzaj smutku, który pochodzi z zazdrości. Czyli z tego, że ktoś widzi, ktoś ma sukcesy jakieś, zazdroszczę i to napawa mnie smutkiem. I dobrze ktoś to ładnie tak ujął, bo powiedział w ten sposób, że ta acedia, czyli to znużenie się Bogiem i smutek z tego właśnie rodzący się, to grozi mężczyznom. A zazdrość jako coś, co rodzi smutek, grozi raczej kobietom. I to się widzi też często właśnie po klasztornych kaplicach, gdzie mężczyźni, no to trudniej, a w ogóle po kościołach. Widzimy, mężczyzn mamy mniej, a kobiet więcej. I kobiety będą cieszyły się w ogóle tymi sprawami bożymi, pomodliły się, odmówiły różaniec. To ich raduje. Rozradowują się w sercu, lubią to i jakoś to podkreślają. Oczywiście nie wszystkie, wiemy, zgadzamy się. Ale taka jest prawda o sercu kobiecym. Tak, ale sam pracuję z kobietami i wiem, jak to jest. Nawet kiedyś pracowaliśmy w radiu, to było dużo dziewczyn i dyrektor mówił, już tylko nie dziewczyny, przynajmniej paru mężczyzn, bo już tylko zazdrość. A z tą porozmawiałem, a z tą nie. A tą wezwałem, a tą nie. A tutaj ta dostała czekoladę, a ta bombonierka, a ta tylko czekoladę. Chłop by tego nie zauważył nawet, nie spojrzał. Spod sutanny wystają spodnie, takie, ale nieuprasowane. I już jest uwaga może takiej czy innej pani. No, więc tutaj kobieta jednak ma tą wadę, byśmy powiedzieli, że szybko rodzi się też uraza w jej sercu i budzi się zazdrość. I z tego rodzi się smutek. Ale nie właśnie z przebywania z Bogiem. A mężczyzna ma inną trochę strukturę i widzimy, że wielkim sukcesem też duszpasterskim jest to, że ktoś ma wspólnotę mężczyzn. Jeździmy tutaj jako biskup, ktoś jeździ po parafiach i pytam, ile jest róż różańcowych, bo to takie standardowe pytanie. A u nas jest 10. No, 10. A jest jakaś męska? A jest jedna. O, no to już jest sukces. Bo z reguły nie ma mężczyzn w takich klimatach właśnie. Tak, bo mężczyzna też ma w sobie coś takiego, że woli zachować pewien dystans właśnie też z Panem Bogiem. Nie zbliżać się za blisko. Widzimy Mojżesza, krzak gorejący. Dopiero jest zachęta, zbliż się, zdejm sandały i tak dalej. Więc musi być ten nakaz, jakiś taki, byśmy powiedzieli, Boży przymus. Tak.
ale tak to średnio na jeże. No nie, w kaplicy no tam troszkę. I dlatego kaplice z reguły żeńskie są pełne, a męskie tak średnio. Trzeba dekretem czy czym innym, zresztą z historii widzimy niejednokrotnie, nawet zakonu, to właśnie zadekretować człowieka, żeby tutaj systematycznie przychodził. Więc acedia to smutek właśnie rodzący się z więzi z Bogiem, a nie nawet z wysiłku modlitwy, bo jak człowiek podejmuje wysiłek, to czuje, że spełnił obowiązek i ma z tego też radość. Więc można powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia w całej jej rozciągłości i w takim ogólnym sensie możemy powiedzieć, że jest właśnie, ona mówi o takiej radości z powracania do Boga. I jest zachętą dla nas jako kapłanów do tego, żeby pielęgnować w sobie radość z przebywania z Bogiem. Żeby można powiedzieć sobie na to też właśnie i pozwolić, i tego pilnować. A jeszcze na dodatek, jak wiemy, nawet Ojciec Święty ostatnio, mówiąc do formatorów, podkreślił kilka kierunków i wszystkie określił mianem właśnie bliskości. Żeby właśnie dążyć do zachowania bliskości z Bogiem, z ludem Bożym, bliskości w formacji. Tak. Dlaczego dla nas bliskość jest trudna, a dystans łatwiejszy? Na różne sposoby to możemy dostrzec. W małżeństwie to jest tak, że radzi się paniom, kapłan radzi kobietom, żeby nie dociskały tak mężczyzn. Właśnie. Bo ten mężczyzna ucieka z tej relacji, nie chce tej bliskości, bo ona ciągle mówi i to, i tamto, i źle, i jeszcze, a ten ma, a ty nie masz, i to wszystko się rozwija. Właśnie. Trudno mu jest to udźwignąć. Tak, może to jest też taki motyw właśnie dystansowania się. Dlatego też musimy nasze serce wzmacniać, bo to jest dobra spowiedź, żeby wzmocnić swoje serce właśnie sakramentalnie, przeżywana wspólnota eucharystyczna i żeby właśnie pielęgnować, tak jak powiedziałem, w sobie tą relację czy więź z Bogiem i z tego też mieć świadomość, doświadczać radości. Tego życzę tutaj wszystkim zebranym sobie także. Amen.